z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział od 18 do 25 wersetu. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była przemienna z Ducha Świętego. A Józef mąż jej, będąc prawy, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Nad tym rozmyślał, bo to okazało mu się we śnie anioł pański, że Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest Ducha Świętego, a urodzi syna. Nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i dadzą mu na imię Immanuel. To się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, czynił tak, jak mu rozkazał anioł pański, przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie popiła syna i nadał mu imię Jezus. Kościół to Jezus. Trzy funkcje Kościoła. Po pierwsze, werset 18 pokazuje nam, że Kościół to rodzina. Główną funkcją Kościoła to jest rodzina. Po pierwsze, połączenie z Bogiem jako rodzina. Po drugie, połączenie ze sobą razem jako rodzina. Kościół to rodzina. Ważniejsza niż członkowie rodziny fizycznej. Bo nie znamy nikogo według ciała. Kościół jest ważniejszy niż matka, ojciec, brat, siostra, dzieci, mąż, żona. Kościół. Nie słuchajcie tych heretyckich nauk, mówiących o tym, że najpierw rodzina fizyczna, potem Kościół. Bo to bzdet. To nie pochodzi od Boga. Nikogo nie znamy według ciała. I tak wychowujcie ludzi, jeżeli jesteś liderem, tak wychowuj ludzi. Kościół to rodzina. Druga funkcja Kościoła opisana w 20 wersecie to objawienie z nieba. Przez objawienie stajemy się Kościołem. I przez objawienie żyjemy jako Kościół. Kościół jest objawieniem Boga. Świat patrzy na Kościół, widzi Boga. Po trzecie, to koło ratunkowe dla świata, czyli armia Boga. I o tym mówi 21 werset. A więc Kościół to rodzina, objawienie z nieba, armia Boga. To są trzy funkcje Kościoła, w których Kościół musi funkcjonować w praktyce. Praktyce. Jako rodzina. Kościół funkcjonuje przede wszystkim w głębokiej, poszerzającej się i intensywnej, ciągłej, osobistej relacji z Bogiem. W tym Kościół funkcjonuje. Bo to jest ojciec, każda rodzina. Tak naprawdę słowo rodzina to jest z greckiego słowa patria, od pater. Czyli to nawet się nie mówi rodzina, tylko ojcowizna. Bo to tak powinno brzmieć, że Kościół to ojcowizna. Teraz zobaczcie, bardzo ważna kwestia. Czego w ogóle się uczy w Kościele? Jaka jest pierwsza podstawowa sprawa? Że na przykład jesteś liderem w Kościele, to czego ty uczysz ludzi, którzy cię słuchają? Przede wszystkim wprowadzasz ludzi w miejsce, w którym oni będą mieli absolutną łączność z Ojcem. Będą synami i córkami w swojej mentalności. Synowie i córki. Synowie i córki. To tak funkcjonuje. To nie są wyrobnicy, pracownicy, słudzy. To synowie i córki. Tak się uczy ludzi, do tego się dochodzi, że ludzie nie mają zbierać informacji. Ludzie w Kościele to nie mają być ludzie wyedukowani teologicznie, umiejący odpowiedzieć na wszystkie teologiczne pytania. Absolutnie. Nie mają też umieć pognębiać przez swoją wiedzę w ogóle systemu, który jest na zewnątrz. To mają być ludzie, którzy są synami i córkami. Synami i córkami. Ja patrzę na moją córkę, na Sarę. Ja w ogóle
My mamy bardzo głęboką taką relację z Sarą. To jest taka relacja... Dziwna to jest relacja, no ale też... Ja w ogóle pomogę w tym widzę. W tej relacji. W ogóle jak to jest taka relacja między nami w ogóle... Ona uważa, że ja jestem pierwszy po Bogu na świecie. Ona takie ma coś w sobie sama. Ja pamiętam, jak my byliśmy na jednych takich wakacjach, jakbyśmy tam się utopili, bo pływaliśmy po Adriatyku takim jachtem i tam była burza. Sara była malutka wtedy jeszcze. Ona siedziała pod pokładem, ja stałem na pokładzie. Burza była straszna, pod nami było 110 metrów, klify potężne po bokach. Pierwszy raz miałem możliwość gromić burzę. Bo to jest, jak mówisz, gromisz burzę, no to dobrze, tylko że jak masz tutaj, widzisz, masz koło sterowe, tutaj na przykład widzisz, że to jest, tam jest 110 metrów, wiesz, co chodzi. Tutaj takie klify po 5, po 8 pięter. I wiesz, że nie jesteś mistrzem w pływaniu. Tak? No to gromisz burzę, wiesz. Panie, co mam robić? No mów do tego wiatru. Pierwszy raz mówiłem do wiatru i uciszyłem burzę w ogóle. Ale to było ciekawe, co się działo pod pokładem, co mi żona opowiadała. Byliśmy już tak przechyleni, że Agata z Sarą dostały na ścianie jachtu. Tak? I z Wiktorem oczywiście, bo Wiktor na nim, bo tak stały na ścianie jachtu. I Sara mówi tak. Mamo, jak myślisz, umrzemy? Agata mówi, nie umrzemy. I Sara mówi, masz rację, tata coś wymyśli. I zaczęła śpiewać piosenkę. Pokonałeś diabła, pokonałeś śmierć spod pokładu. Ja zacząłem słyszeć. Małe dziecko. Ona uważa, że ja jestem pierwszy po Bogu. Że jestem w stanie każdą rzecz załatwić. I tak mają funkcjonować ludzie w Kościele. Łączność stanu. I absolutna pewność, że jest się na maksa bezpiecznym. I że każda rzecz zostanie załatwiona w pozycji. Tak się tworzy Kościół. To jest rodzina. I relacja między sobą nawzajem. Relacja. Jednym z boleśniejszych rzeczy, o których mówimy dla ludzi, jest to, że Kościół jest ważniejszy niż rodzina fizyczna. To jest jedna z bardziej bolesnych rzeczy. Ludzie bardzo tego nie rozumieją. Co to znaczy? Ja mówię, no to znaczy, że jeżeli członek twojej rodziny nie chodzi z Bogiem i ty stajesz przed wyborem, tak? Kościoła i członka rodziny, to wybierasz Kościół prosto jak konstrukcję cepa. No prościej nie można. Bo nie znamy nikogo według ciała. Rozumiesz? To jest nieważne, nie? Czasami pytam człowieka, którego czemu nie byłeś w kościele? Mi się dziecko pochorowało. Ja mówię, ale co mu się stało? Nogi mu urwało? Nie no, katar miał. I kasło. Ja mówię, co zrobiłeś? No zostałem w domu. Ale czego mówię, nie wzięłeś dziecka do kościoła? Mówię, jak żyję, mi się nie zdarzyło, żeby zostać w domu z dzieckiem, które jest chore. Jak żyję, od kiedy się narodziłem z Bożego Ducha. Ja nie pamiętam tego zjawiska. Dziecko mogło mieć 39 stopni temperatury, było brane pod pachę, było wiezione do kościoła. Ja nie wiem. Nie wiem, co to w ogóle jest. Rozumiecie, o co chodzi? A więc relacja dziecko-ojciec pielęgnowana w kościele i relacja między ludźmi. Najwyższego rzędu. Rozumiecie? Po drugie to jest objawienie, ale pociągnienie się rodziny. Głęboka relacja. I to jest bardzo ważne tutaj, że w tej relacji napiera się zarówno na Boga, jak na siebie nawzajem. To jest relacja napierająca. Napierająca. Ja czasem patrzę, co robi Sara, ona staje przede mnie i mówi do mnie tak, patrz na mnie, przecież jestem ważna. Mówi, widzisz? I się kręci przede mnie. Rozumiecie?
To jest prorocze. Po prostu podchodzi do mnie i mówi: patrz na mnie, zwróć na mnie uwagę, patrz na mnie. I ona, to nie jest poranione dziecko, które potrzebuje, bo ona jest absolutnie zdrowa. To jest zdrowo emocjonalnie człowiek. Ona nie ma odrzucenia, nie ma nic. Tylko co ona robi w ogóle? Ona wie, o co chodzi w tej relacji. Że to nie... Rozumiecie? Ona w pełni korzysta z tego, że jest córką. I co robi? Napiera na mnie. Napiera. Ludzie czasami, którzy nie rozumieją tej zasady, mówią: no bo z wami jest tak się ciężko skontaktować. Ja mówię: z kim jest się ciężko skontaktować? Ze mną jest Agatą? Przecież to ty do mnie nie dzwonisz. Dlaczego na mnie nie napierasz, powiedz? Czemu nie napierasz na mnie? Bo ja myślę, że ty czasu nie masz. Ja mówię: chcesz, żeby cię uwolnić od demonów? Masz problem jakiś? Z demonami nie mam czasu? Taki zespół demoniczny? Myślę, że nie masz czasu. To jest demoniczne. Na siebie się napiera. Napiera. My ludzi tego uczymy. Napieraj jeden na drugiego. Wchodź z butami jeden do drugiego życia. Z butami. Z butami. Rozumiecie? Nasza prywatność, przyjaciele, skończyła się z epoką brązu. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha? Tak? Nie jesteś osobą prywatną. Nie może się ukryć miasto, które jest na górze. Nie jesteś osobą prywatną. I nie możesz powiedzieć, że ja... Słuchajcie, absolutnie to tak nie działa. Relacja to jest coś, gdzie jest forma naciskowa. Nie oczekuj, że ktoś ciebie znajdzie w kościele, tylko ty szukaj ludzi w kościele. Nie, że ktoś ciebie znajdzie. Szukaj ludzi. Szukaj się. Szukać się trzeba. Tak jak się Boga szuka. Wiecie, że Bóg trochę ściemnia? Słyszeliście o tym? On ściemnia. On robi takie numery, że nie pyta człowieku. Udaje. Na przykład, że się nie odzywa do ciebie. Rozumiesz? On udaje różne rzeczy. Wie dlaczego? Bo o to chodzi w adoracji. Trzeba poudawać troszeczkę. Udawał na drodze do Emaus. Tak? I cały czas coś takiego robi. Bo to jest miłosne. To miłosne jest wszystko. Miłosne. Ludzie myślą, że to jest tak, że on idzie do Boga, też pyta Boga, bo mu odpowiada, to takie coś jest. Ja mówię: uspokój się, to jest adoracyjne. Tak jak w małżeństwie. Niektórym facetom na przykład, będziemy mówić o małżeństwie, to tym troszkę będziemy. Facetom się wydaje, że na przykład z żoną to jest tak, bo facet ma popęd seksualny, kawałek tyłka, zobaczmy, jest gotowy. I to jest w ogóle nie ma problemu. Kobieta niekoniecznie jest tak gotowa do życia seksualnego jak facet. Facet jest gotowy w 15 minut. No, kobiecie to trzeba powiedzieć ładne rzeczy wczoraj. Chcecie mieć dobry seks w środę, to się zaczyna od poniedziałku. Jesteś cudowna, kochanie, w ten poniedziałkowy rano. Pociągniesz temat, w środę będzie revelation. Różne tam rzeczy poboczne jeszcze, rozumiecie. Adoracja! Się adoracja nazywa, tak? Adoracja. W ogóle to są miłosne rzeczy. I ta relacja taka, pamiętajcie, patria, tak? Z ojcem i ze sobą nawzajem. Budujemy rodzinę, tak? Dlatego ja zawsze mówię, my troszkę inaczej budujemy rzeczy. My rodziny budujemy, nie organizacje. Nie budujemy organizacji, budujemy rodziny. To rodzinnie musi być. Tak? Ludzie ze sobą są, dlatego u nas funkcjonują grupy. Grupy zaczynają się, nie wiadomo kiedy się kończą. Ludzie w ciągu tygodnia potrafią siedzieć do 4 rano u siebie. Prześpią się godzinę, idą do pracy. Ja nie mówię, że tak jest zawsze. Bo ustalają, bo też ludzie ustalają to między sobą, ale jeżeli chcą, to chcą. Tak? I chcą siedzieć u siebie na przykład, no. Bo się kochają. Czasem od siebie do pracy jeżdżą. Jak to można zrobić bez Ducha Świętego? Rozumiecie? To jest w ogóle niemożliwe. Tak? Dzieci sobie pilnują. Ja na przykład uczę, mówię: proszę bardzo uczyć się pilnować dzieci swoje. Widzicie jakieś małżeństwo, które ma dzieci, nie potrafi sobie ogarnąć się, proszę ich zaproponować, żeby sobie tam na dwudniową randkę wyjechali, wy się zajmiecie ich dziećmi. Raz wy się zajmiecie, raz się tamci zajmą dziećmi, podrzucajcie sobie dzieci nawzajem. Czy to jest prosta konstrukcja tego? Jesteśmy rodziną.
Mówię, proszę się deklarować, tak? Proszę dbać o siebie wzajemnie, tak? W rodzinie się funkcjonuje, to jest w ogóle Kościół, tak? Interesować się trzeba sobą nawzajem, dowiadywać się, co u ciebie, jak się trzymasz, jak ty żyjesz. I nie kurtuazyjnie. Kurtuazja jest piekła rodem. Rozumiesz? Tak jak te halleluja i te głupawe uśmieszki takie jak są. Halleluja, halleluja, halleluja. Żyć prawdziwie, prawdziwie żyć, prawdziwie się żyje, prawdziwie, prawdziwie. Normalnie, szczerze, prawdziwie, z wyłożeniem siebie na zewnątrz. Rozumiesz, o co chodzi? Bez żadnej ściemy, bez tego, bez pokazywania się, jakim być powinienem. Nie, jesteś taki, taki jesteś właśnie. Tak będę cię prostował, ale to nie oznacza, że ciebie zostawię. Jak ty komisarz, jak tylko sam nie uciekniesz, to ja już ciebie nie odejdę. Ja się zerwię. Się zerwiesz, to ja, ale inaczej nie. Po drugie, Kościół to objawienie z nieba. Najpierw wspólnotowo, potem do świata. Pamiętajcie, objawienie z nieba najpierw wspólnotowo, potem dla świata. W ogóle, żeby Kościół był silnym przekaźnikiem dla świata, to musi mieć głębokie objawienie wewnętrzne najpierw. Rozumiecie? Głębokie wewnętrzne objawienie muszą mieć ludzie. Czyli ludzie w Kościele, oni muszą być głębocy. To głębokich ludzi musimy produkować. My nie głosimy kazań pod tytułem, czym się różni Wielkanoc od Bożego Narodzenia. Wiecie, o co chodzi? Bo ja mam wywalone, czym się różni Wielkanoc od Bożego Narodzenia. Mnie obchodzi to w ogóle wszystko, nikogo to nie obchodzi. Tak? I nie obchodzą nas też teologiczne rzeczy, pamiętajcie, uciekamy od tych spraw. Głębie duchowe, one są dla nas najważniejsze rzeczy, a one są praktyczne. Wiecie, im głębsze duchowo rzeczy, tym bardziej praktyczne. To nie są teoretyczne rzeczy, tak? Się nie zastanawiamy, wiesz, nad tym, czy Adam z Ewą mieli pępki, czy jakieś inne tytuły. Tylko my sięgamy w głębie praktyki. Prawda? Im głębsza duchowość, tym... Zobaczcie, najgłębsze Jezusowe kazania to były kazania bardzo praktyczne. Tak? Zresztą one były zaczerpane z tego, co się działo wokół, nie? Bo to przychodziły objawienia, ale objawienie przychodziły w ten sposób, że Jezus był zorientowany na to, co się działo wokół. Przychodziły objawienia i On mówił i opowiadał. Wiecie, co on robił? Opowiadał. Opowiadał w ogóle różne rzeczy. Cześć, człowiek z Jerycha, tam gdzie rozchodzimy do Jerycha. Wiecie, no i stąd im opowiadał. A więc objawienie. Żeby objawienia mogły płynąć, to musi być ustawiczne szukanie i zgłębianie. Ustawiczne. I tam i do tego też wprowadzimy siebie nawzajem. Ustawiczne szukanie i zgłębianie. Dalej, ustawiczna weryfikacja tego, co już się ma. Na przykład nie zostajemy na jakichś płytkich poziomach i dbamy o to, aby nie być na płytkich poziomach. Dbamy o siebie nawzajem. Widzicie, jak ważna, jak na przykład w relacjach międzyludzkich jest bardzo ważna rzecz jest szczerość, na przykład szczerość. I teraz ta szczerość praktykowana, ona będzie trudna na początku. Bo ta szczerość, ona będzie związana z tym, że będziemy musieli wykładać nie nasze karty życiowe, a więc wszystkie deficyty. Rozumiesz? Wszystkie rzeczy, których nam brak. Wszystkie mankamenty naszych dusz. Tak? Idą do wierzchu w Kościele. Idą do wierzchu. Nikt przed nikim nic nie udaje. Wszyscy goli i weseli. Na surowo, tak? I w związku też z tym widać, jak na siebie możemy wtedy wpływać, tak? Nie ma w tym złośliwości, nie ma w tym poniżenia. Jest w tym wpływ ku temu, aby ludzie byli głębsi. Dalej, trzymanie się stałych filarów objawień, to znaczy, jeżeli już coś mamy, to się tego trzymamy w Kościele. Jeżeli znamy już jakieś zasady duchowe, jeżeli widzimy, że już coś funkcjonuje, to my tego nie zostawiamy.
Nie ma coś takiego, że my na przykład wiemy, że rzeczy się mają tak, a nie inaczej, ale zrobimy coś innego. No nie, nie zrobimy. Trzymamy się tego wszyscy razem. Dbamy o to, żeby to wszystko stało tak, jak zostało ustanowione. I jesteśmy otwarci na nowe rzeczy. Otwarci jesteśmy. Ponieważ objawienie będzie się poszerzać. Ono się będzie zgłębiać. Ono nigdy nie zostanie w jakimś miejscu. Rozumiecie? Ja każdego dnia idę dalej. Nie zostaję. Idę dalej. Nie bójmy się prawdy w Kościele. Nie bójmy się prawdy. Nie myślmy, że przez prawdę coś stracimy. Nic nie stracimy przez prawdę. Prawda będzie tylko nas wszystkich wyswobadzać, nie? Po prostu. Teraz objawienie z nieba też, kiedy ono będzie w Kościele pielęgnowane, będziemy o to dbać, doprowadzi też, że będziemy proroczym głosem na zewnątrz. Żeby na zewnątrz. Kiedy jesteś głęboki już w środku, możesz na zewnątrz. Głęboki w środku, zaczyna na zewnątrz. Bo jak płytki jesteś w środku, tak, to cię w ogóle zwinie wiatr w historii. Gdzieś tam sobie pójdziesz, gdzieś cię zagną, może ciebie wiesz, nie? Mi się podobało to, jak Jan powiedział, że pytali, kim ty jesteś? On mówi, jestem głosem. Głosem jestem. W ogóle on im odpowiedział tak, że się nie spodziewali tego wszystkiego, nie? Że jestem głosem. Ale jesteś tak głęboki, że jesteś głosem. To jest silny głos. On nie jest jakiś tam głos, może ciebie wiesz, nie. Słabiutki. Trzecia funkcja Kościoła, Kościół jako armia, czyli koło ratunkowe dla świata, to ewangelizacja, uzdrawianie, uwalnianie, ustanawianie. Kościół jako armia to Kościół ewangelizujący, Kościół uzdrawiający, Kościół uwalniający, Kościół ustanawiający. Zauważyliście, że w tych wszystkich rzeczach to jest niezmiernie ważna niezmiernie ważną sprawą jest to, aby była wzajemna, żeby była relacja z Bogiem, żeby była relacja ze sobą nawzajem. Bo ja się pytam, w jaki sposób jesteśmy w stanie prowadzić systemy ratunkowe dla świata, jeżeli my nie jesteśmy tak zorganizowani. Albo jeżeli na przykład jesteśmy płytcy, mamy płytkie objawienie. Nie nadajemy się. Musimy w tym momencie więcej ćwiczyć wewnętrzne życie Kościoła. Wewnętrzne życie Kościoła. Kościół będzie tak silny na zewnątrz, jak będzie silny w środku. Po prostu. Tak silny na zewnątrz, jak będzie silny w środku. Rzadko mówimy, na przykład uczymy, mówimy tak. Jest ewangelizacja. Ja mówię, ludzie, ja nie chcę, żeby tam byli tylko ewangeliści. Ja chcę, żeby ewangeliści prowadzili ewangelizację, a reszta na ulicę, mówię ludzie. Do szpitali. Teraz powiedziałem, mówię, kto do szpitali? Już tworzą się grupy, tak, które już systematycznie chodzą do szpitali, uzdrawiają w szpitalu. Mówię, nie ma, mówię, tego mówię ludzie. Mówię, no nie ma takiego czegoś, że ty możesz powiedzieć, że ja nie jestem w systemie wpływu. My cały czas ludzi wywalamy gdzieś. Ja mówię, ja nie mówię, żebyś ty brał mikrofon, żebyś ty głosił. Ja ci nie każę głosić. Ale ja chcę, żebyś był z tymi, którzy głoszą. Siedź tam na ławce i się mówi. I koniec. Ja ci nie każę głosić. Ja ci nie każę uzdrawiać chorych. Ja ci mówię, żebyś był z tymi, co uzdrawiają chorych. Dlaczego? Ponieważ jesteś Kościołem razem z nimi. Rozumiecie?
Wiecie, na tym idzie wszystko później. Jeżeli to się tak tworzy, idzie wszystko. Idzie po ciebie system finansowy i tak dalej, bo każdy wie, że Kościół należy do Niego. Rozumiecie, to jest mój Kościół, każdy mówi. To mój Kościół, to moja rodzina. Moja rodzina. W rodzinie się nie liczy, tak? Ile się w kogo inwestuje. Ja na przykład nie liczę tych rzeczy. Tak? Po prostu idziesz, kupujesz zakupy, robisz, no i koniec, no bo to jest to rodzina, tak? Jesteś całym sercem z tym tematem. Tak ważne jest to, żeby być głębokim, żeby mieć indywidualne relacje z Bogiem i żeby mieć relacje ze sobą nawzajem. Szczere, prawdziwe, żywe. Zobaczcie. Dalej. Istnieje duchowa hierarchia. Musisz mieć ojca lub ojców. Rodzina to patria. Ty musisz tak funkcjonować. Ten chory system niezależności, który w tym kraju pokutuje, tak? Ma duchowe podłoże. Są różne kraje pewne. I w różnych krajach są różne demoniczne rzeczy. W Polsce jednym z takich bytów demonicznych związanych z naszym narodem jest demoniczna siła niezależności. Niezależność, ona jest dobra wtedy, kiedy ona ciebie prowadzi do wyjścia z chorej zależności. Wtedy masz być niezależny, jak byłeś zależny chorobliwie. Są ludzie zależni, są dorośli ludzie zależni od swoich rodziców. Są ludzie zależni jedni od drugich w sposób chory. Ale istnieje zdrowa zależność. I w Królestwie Bożym istnieje system zależności. Na przykład, kiedy oddałeś życie Jezusowi, to powiedziałeś, że jest Twoim Panem, tak? No kurczę. Powiedziałeś Pan. No Pan powiedziałeś na Niego. Uznałeś swoją zależność od Chrystusa. Wyznać Jezusa swoim Panem, kto wyzna ustami, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Czyli kto się uzależni od Chrystusa, zbawiony będzie. Czy tam jest takie fajne słowo homologeo, od którego jest słowo homologacja, czyli zgodność z oryginałem. Tak? Te wyzna ustami swoimi, to jest homologeo. Tak? Czyli kto uzna realnie zwierzchność Jezusa nad sobą, czyli uzależni się od Niego. Jednym z pierwszych objawień, które dostałem po moim nawróceniu, to było to, że być wolnym, to znaczy mądrze zależeć. Nie ma ludzi niezależnych. Są ludzie albo zdrowo zależni, albo w sposób chory zależni. Wszyscy na przykład ci, którzy nie przychodzą do Jezusa, są zależni od diabła. Oni tego w ogóle nie wiedzą. Mówią, nie, nikt nie jest moim Panem. Mówię, diabeł jest Twoim Panem. Diabeł jest Twoim Panem i Twoim Królem. Diabeł. Zależysz od diabła, na postronku Cię trzyma. Ciągnie Cię jak świnia na rzeź. Po prostu. Nie ma czegoś takiego, że jesteś niezależny. A więc trzeba być mądrze zależny. I w Kościele funkcjonuje system hierarchii. I ludzie tak się boją tego systemu hierarchii, że się w głowie nie mieści. A wiecie dlaczego tak jest? Bo nie rozumieją, czym jest rodzina. Ludziom się wydaje, że rodzina, że w rodzinie nie ma hierarchii. A ja wam coś powiem, w rodzinie jest hierarchia. Jeżeli rodzice robią ze swoich dzieci swoich kolegów, rozumiecie? To jest strzał w kolana. Rodzic zawsze będzie rodzic. Ty nie możesz sobie z dzieci zrobić kolegów. Dzisiaj tutaj opowiadałem, jak Agata mi pokazała taką zajawkę z bezstresowego wychowania dzieci, ktoś zamieścił na Facebooku. Takie małe dziecko, ze 3 lata może miało, latynos taki mały, lało matkę swoją. Jakżeż on ją bił, te
ten mały, bo ona bezstresowo dziecko wychowuje. Tarka miał za włosy, człowiek udusił ją, jak taki maczo, holalala, i on w łeb. Ja mówię, ale gość, w pewnym momencie zeskoczył z łóżka, wziął coś takiego cięższego, nie wiem co to było, no nie, podszedł i oleje w kolano, to było, wiesz, ja mówię, o Boże, bezstresowe wychowanie dzieci, czujesz? Dziecko bezstresowo wychowane. I taki podwój, bezstresowe wychowanie dzieci. Ciekawe, kim zostanie, jak dorośnie. Rozumiesz? A ja od razu widziałem, jak leje swoją żonę, jak jest dorosły. Rozumiesz? I już nie jest maluszkiem, 2,5-letnim, tylko ma 45 w ręku i lutuje swoją żonę. Tak? Od razu widziałem gościa. Bezstresowo wychowane dziecko. Hierarchia jest w rodzinie. Bóg to ojciec. Rozumiecie? Bóg to ojciec. Ja to Pan. I w kościele musimy nauczyć się zależeć. Zależeć. To nie jest chora zależność, tylko zdrowa zależność. I liderzy kościoła, oni muszą być ojcami i matkami. Jak ja ostatnio na takim spotkaniu pastorów powiedziałem, że porozmawiajmy w ogóle, to takie była grupa, porozmawiajmy, mówię, na temat przywództwa. Jak ktoś mnie zapytał, a jeden z pastorów mówi, a co ty określasz jako przywództwo? Kim dla ciebie jest przywódca, tak? Ja mówię, ojca. A on mówi, ja się z tym nie zgadzam. Ja mówię, no to masz problem. Mówię. A to jest twój, to osobista tragedia twoja. Ja mówię, a ty kim jesteś dla swoich ludzi w kościele? On mówi, mentorem. Ja mówię, no to proszę bardzo, to masz. Bo ja jestem ojcem. Bo ja jestem ojcem. To, bo jest ten system. To nie jest system koleżeństwa, rozumiecie? I oczywiście mentoring, tylko mentoring to jest formuła przekazowa. Ale to jest rodzina. Ja sobie nie wyobrażam, żeby moje dziecko, nie, mój syn ma 20 lat i waży 20 kilo więcej niż ja. Ostatnio mnie wziął, to mnie podniósł. Po prostu. Nie? Chłop, człowieku, jak... Ja sobie nie wyobrażam, żeby ten wielki facet, tak? On zwrócił się do mnie, tak? W innej formule niż do ojca. Dla mnie w ogóle nie pojęta historia. Tak? Że podszedł do mnie, ścinał i strzelił, siema frajerzy. 15 sekund by leżał spacyfikowany na ziemi i związany sznurem od prodziża. I następnie bym mu przekazał, czym jest patria. I w naoczny sposób by się dowiedział, że jestem patriarchą. Ja jestem tata. Daddy. Tatuś. Życie za ciebie położę. Rozumiesz? Zasłonię cię swoją piersią przed każdym atakiem diabła. Ale złamie ci nogę, jeżeli nie będziesz rozumiał patriarchatu. A potem cię będę leczył. I będę przy tobie siedział. I będę cię bronił, jak będziesz kulawy. Bo jestem tata. Jak kiedyś miałem przyjemność porozmawiać z pasterzem, który był 20 lat pasterzem w Bielawie, jak byłem w takim kościele, i opowiadał mi, jak owce pasą. I on pokazywał, jak pasą owce. Jak dbał o te owce. Ja byłem w szoku. Był ojcem dla tych owiec. Przyjrzyjcie się, co nam pokazuje Pismo. Jaka jest formuła między Bogiem a człowiekiem? Czego w ogóle Bóg chce? Kogo przed Jezus objawiać? Rozumiecie? Tatusia. Tylko to jest inna formuła niż tatuś, któremu daje się ścina i się mówi, siema frajerze. To nie ten tatuś. Rozumiecie? To nie jest taki tatuś. I w kościele ludzie muszą nauczyć się, tak? Czym jest zależność. Zdrowa. Niewymuszona. Niewymuszona. Kiedy rozpoznaje się w kimś lidera, to się go traktuje jak ojca.
To tak się idzie. I kiedy się w sobie rozpoznaje lidera, to jest się ojcem dla innych. To się robi w ogóle w Kościele. Tak powstaje rodzina. Rozumiecie? Zdrowe, normalne zależności. Nie chore, tylko zdrowe. Ostatnio przyłączyło się do nas takie małżeństwo z zagranicy. Oni byli w bardzo dużym kościele tam. I on tam był usługujący w tym kościele. I przyjechali do nas i powiedzieli, że to jest jedyne miejsce, w którym oni w Warszawie mogą zostać. I zostali w tym kościele. Ale bardzo szybko tutaj wyszły mankamenty. U nas bardzo szybko mankamenty wychodzą z ludzi. Wiecie dlaczego? Bo są relacje. Ja powiedziałem, ten kościół ma dzisiaj tyle ludzi, zaraz będzie miał dużo więcej, zaraz będzie miał dużo więcej. Chodzi o to, że zawsze tu będą relacje między ludźmi. Zawsze. Tak? Czy to jest dzisiaj tyle ludzi, czy to będzie dwa razy tyle, to zawsze będą relacje. Zawsze będziemy o to dbać. Bo jak są relacje, głębokie relacje miłosne, tak, to ludzie zaglądają sobie do karków wzajemnie. Nie mają wierzyni, nikt nie jest inkognito. Nikt nie jest. To zaraz wiadomo, co się dzieje w małżeństwie, w rodzinie. No i wyszło takie różne nieciekawe rzeczy z ich małżeństwa. Tak? No i niestety pierwsza myśl, która przyszła jemu do głowy, tak? Bo tego był nauczony u siebie w kościele, nie? Że nie może to wyjść na wierzch. Tylko to kurczę od razu wyszło. Bo on myślał, że to jest tak jak gdzie inni. Że jak się dowie pastor o takich rzeczach, on to go wygna. Tylko, że u nas jest rodzina. Ja z nim usiadłem i powiedziałem, w ogóle życie za ciebie. I on się poryczał. Ja powiedziałem, pomożemy Cię z tego wyjść. Widzę Cię w duchu. Damy radę. Rozumiem. Chcesz? Tak, chcę. On mówi, nigdy mi tak nikt nie powiedział. Ukrywałem te rzeczy przez lata. Okej, mówię. Damy radę. Diabeł to frajer. Damy radę. Bo to jest rodzina. Rozumiesz, o co chodzi? Rodzina. Rodzina. I powstają ojcowie duchowi i duchowe matki. I takich ludzi szukajmy. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się. Nie bójmy się zależności rodzinnych. Pamiętajcie też, żeby mieć tylko jeden duchowy głos mówiący do ciebie. Kościół nie może mieć wielu głosów sprzecznych ze sobą, bo będzie kicho. Liderzy w Kościele muszą dbać, aby nie było wielu głosów. Dzisiaj jest, jak mówiłem, mnóstwo głosów różnych. Musi być jeden głos. Na przykład my robimy tego rodzaju rzeczy. Ktoś jest na jakiejś grupie i tam są duchowi rodzice. I ktoś na przykład przychodzi do mnie i mówi do mnie tak. Mam taką i taką sprawę. Ja mówię, mówiłeś o tym ze swoimi liderami? No tak, ale ja mówię, powiedzieli ci, jak masz funkcjonować? No tak, ale chciałem jeszcze od ciebie. Ja mówię, nic ci więcej nie mam do powiedzenia. A to nawet nie chcesz się dowiedzieć, co oni powiedzieli. Ja mówię, absolutnie nie chcę. Bo ja tych ludzi znam. Trzymaj się jak koń na tego. A tu pomóc się o mnie, nie? To jest głos do ciebie. Rozumiecie? To jest do ciebie głos. Ja się w to nie wtrącam. Bo ja z tych ludzi znam. Ja z nimi jem z jednej miski. Jeden pokarm jem. Z drugiej strony, kiedy spotykam się z liderami, na przykład ja mówię, pamiętajcie, idziemy w jedną stronę. Jedność myśli, jedność zdania. Nie ma bata. Nie ma, że ktokolwiek mówi cokolwiek innego niż tamten i w drugą stronę to samo, tak? Jeden głos.
wczoraj do mnie dzwoniła tutaj przed spotkaniem osoba z jednego tam z kościołów w Polsce i mówią, bo ja się nie mogę tam z pastorem porozumieć. Ja mówię, ale to czemu do mnie dzwonisz? Dlaczego do mnie dzwonisz? To ty chcesz, żebym co zrobił? No ale to jest kościół, to z wami współpracuje. Mówię, porozum się. Dobrze. A pomodlisz się o mnie? Nie. Bo ja wiem, jak funkcjonuje kościół. Rozumiecie? Tego brakuje w tym kraju. To jak się w ogóle mówi o takich rzeczach, to no, kontrola! Ja mówię, w niedzielę nie siedziałeś nigdy na pewno, prawda? Tak jest kontrola. A nie ma klamek, że ja od środka. Musisz zadzwonić, proszę Ciebie, żeby Ci ktoś otworzył drzwi. To jest kontrola. Będziesz umrzeć w międzyczasie. Rozumiesz? Bo ktoś sobie podetnie żyły w celi, zanim funkcjonariusz przyjdzie, rozumiesz? To on umrze. To jest kontrola. Kontrola prowadzi do śmierci. Natomiast ojcostwo nie prowadzi do śmierci. Bo ojciec kładzie życie za dzieci swoje. To jest wielka różnica. Ja wiem, że dzieci mają inne zdanie. Bo dzieci są tymi, do których się mówi. Dzieci niekoniecznie chcą słuchać, tak? Dlatego rodzic musi być bezwzględny i stanowczy w tym wszystkim. Zresztą jak uczyło małżeństwie, na przykład, to mówimy, że ojciec i matka muszą być jednym głosem. Nie? Że jeden z największych kłopotów, jeżeli chodzi o rodziny, takie to jest to, że ojciec i matka mają różne zdania. U nas w domu, kiedy moja żona miała inne zdanie niż ja niż moja żona, to mieliśmy problemy z dziećmi. Rozumiecie? Od kiedy zaczęliśmy być jednym głosem, tak? To już nigdy nasze dziecko jedno czy drugie nie przyszło do drugiego, nie powiedziało, tata powiedział to, a co ty myślisz o tym? U nas już dzieci od lat takie rzeczy nie robią. Wiedzą, że my myślimy to samo. Jedna wizja, jeden kierunek, jedno źródło objawienia. Oto dbam. Oto dbam. To nie znaczy, że inni ludzie z szeroko pojętego kościoła nie mogą na nas wpływać. Mogą na nas wpływać. Możemy słuchać, czytać, przyjmować, tylko że chodzi o to, żebyśmy przyjmowali jeden ton głosu. Jeden ton głosu. Rozumiecie? Jeden ton głosu. To jest bardzo ważna historia. Na przykład czasami ciekawi mnie ludzka mentalność. Na przykład ludzie prezentują takich usługujących i na przykład mają jakieś strony swoje i na tej stronie jest takie coś. Kościoło. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Wchodzisz sobie na stronę jakiegoś kościoła i tam jest tak. Smith Wigglesworth, nie? A pod nim David Wilkerson. Ja mówię, jakim sposobem ludzie są w stanie pogodzić poselstwo Smitha Wigglesworda, tak? I Davida Wilkersona? Jakim sposobem są w stanie słuchać Dereka Prince'a i Paula Washera? Jak to zrobić? To trzeba mieć dopiero zagmatwaną głowę. To są dwa sprzeczne ze sobą objawienia. Jeden mówi, że jest uzdrowienie, drugi mówi, że nie jest. Jak to pogodzić? Jeden mówi, że są inne języki, drugi mówi, że nie. Że przeminęły. Jak to zrobić? Na przykład. Tak? Jeden mówi, że demony są w wierzących ludziach i trzeba wyrzucać, drugi mówi, że to jest herezja. Jak to pogodzić? A ludzie to umieszczają jedno pod drugim i mówią potem, jakiś taki mam zamęt w kościele. Ja mówię, no oczywiście, że masz zamęt w kościele. Jak ty jesteś liderem kościoła i ty z jednej beczki, proszę ciebie, mówisz, proszę ciebie, o Dereku Prince'ie, a z drugiej beczki mówisz, proszę ciebie, o Paulu Washerze. I cytujesz w ogóle różne ich zagrywki, tak? To w ogóle robisz taki kocioł ludziom, tak jakbyś dał im ogórków kiszonych i dał popić słodkim mlekiem, żeby mieli straszkę wszyscy, albo doszykać, no. Co
Co chcesz zrobić z tymi ludźmi? A Bóg to, bo ja to razem przyjmuję. Mówię, bo to masz odporny organizm człowieka. Straszne. Albo może jesteś taki w środku, całkiem pusty, że tu wpadasz, a tam ci wypada od razu. Czyli nie trafił w cię. To też jest możliwe. Jeszcze to jest bardzo ważne. Kościół musi mieć jeden ton głosu duchowego. Jeden ton. Jeden ton. Jeżeli my mówimy o tym, że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie, to na półkach naszej biblioteki nie ma prawa zaistnieć jedna broszura, która temu przeczy. Jedna broszura. Kiedyś ktoś przyniósł do nas do kościoła traktaty. Przyniósł kartony traktatów. Traktaty mamy. Ja mówię, dobrze, znosimy te traktaty, pisma, wszystko, ile tylko wlezie, ściągamy. Biorę ten traktat. Kościół baptystów Nawalitów. Wziąłem grupę ludzi, mówię, teraz mówię, macie robotę. Przynieśliście te kartony, tak. To pozaklejacie wszystkie te, mówię, pieczątki teraz. Cały dzień siedziała grupa ludzi, zaklejała te pieczątki. Mówię, chcecie rozdawać? Tak, no to do roboty. Mówię, wy chcecie rozdać traktat z kościołem baptystycznym z Walitów, czy wy jesteście, mówię, nie ma znać? Walit to taka ulica w Warszawie. Mówię, no proszę. To nie możesz takiego numeru wywalić. Będziesz ty dasz komuś ten traktat i ktoś do, na Walitów pójdzie. No. Będziemy musieli go uwalniać od demona Walitów. Czy tam inne cholera, jak tak nie mówię. Jeden głos. Rozumiecie? Jeden ton głosu w Kościele. Dbamy o to wszystko. Dbamy. Dlatego relacja jest bardzo ważna. Dlatego jest ważny kontakt wzajemny. Żeby było wiadomo, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje między nimi. Musimy wyeliminowywać wszelkie sprzężenia duchowe. Wywalamy sprzężenia. Liderzy są zgodni, ludzie patrzą na siebie pod kątem jednej formuły nauczania. Dbamy też o posłuszeństwo i wytrwałość. To są bardzo dwie ważne rzeczy, gdzie w relacjach trzeba o nie dbać. Posłuszeństwo i wytrwałość i wzajemnie się do tego pobudzać. Posłuszeństwo i wytrwałość. Życie codzienne. Przede wszystkim Kościół musi zrozumieć, że jego życie codzienne jest na polu walki. W ogóle wiecie, że my żyjemy na terenie w ogóle nieprzyjaznym dla naszego życia. Ziemia nie jest naszym domem. My żyjemy tutaj na chwilę na tym terenie. To jest teren nie do życia. Zaznaczam, że ziemia ma być zutylizowana. Spalona ogniem. Zaznaczam, że ziemia nie będzie odbudowana. Ziemia będzie spalona. Żyjemy na polu walki. Teraz jak przed wyjazdem do Izraela Sara przyszła, powiedziała, że chce się ochrzcić. Ja mówię, dobrze, ochrzcisz się. Pojechaliśmy nad Jordan. Ciekawe miejsce. Przechodziliśmy między polami minowymi. Wiesz, tak patrzę na te pola minowe. Mówię, kurczę, jakie nieprzyjazne miejsce do życia. Nieprzyjazne miejsce. Ziemia taka jest. To jedno wielkie pole minowe. I Kościół musi wiedzieć, że żyje na polu walki. Nie będzie wtedy głupich pytań. Dlaczego mi się taka rzecz dzieje? Bo Bóg cię nie lubi. Jak, dlaczego cię taka rzecz dzieje, jak żyjesz na polu walki? To nie jest spokojne miejsce, ludzie. Tu trzeba chodzić tak, przez objawienie, żeby ci nie urwało czegoś. Rozumiesz? Ziemia jest zaminowana. I wtedy też w Kościele nie ma różnego rodzaju niepotrzebnych rzeczy. Nie tłumaczy się miesiącami, rozumiesz, dlaczego jest trudno.
prześladowania mieć będziemy. Rozumiesz? To w ogóle nic dziwnego. Że my zwyciężymy, to jest inna bajka. Każdy zwyciężymy. Przebijemy się przez każdy mur, rozwalimy każdą demoniczną siłę, będziemy siali między tymi minami i będziemy zbierać, rozumiesz, dokwicić. To jest inna strona, tylko że to się wszystko niestety będzie odbywało tak, jak się odbudowywało mur Jerozolimy. W jednym ręku kelnia, w drugim ręku miecz. Poczytajcie Ezdrasza i Nehemiasza. To była robota człowieka. Tutaj cegła kładziona, będzie miała miecz w drugim ręku, żeby w razie czego wrogowi łeb uciąć na szybko, jakby chciał tą cegłę rozwalić. To jest pole walki. Jesteśmy synami pokoju, ale żyjemy na terenie wojennym. I Kościół musi to wiedzieć, to normalne. Nie zajmujemy się walką. Kościół nie zajmuje się walką. Ale Kościół wie, że żyje na terenie wojennym. Jest zawsze gotowy do walki. Nie szuka walki. Nie ściąga przeciwnika, bo nie ma takich potrzeb. Nie krzyczy bez przerwy wróg, wróg. Nie, ja jestem tu panem. Ale żyję na tym terenie, no i teren mam jaki mam. Takie mam królestwo na razie. Na chwilę, co znaczy. Bardzo ważne w Kościele są systematyczne spotkania. Nie tylko spotkania w niedzielę. Spotkania domowe. Stawiajcie na domowe spotkania. W Kościele nie musi być spotkanie za spotkaniem. Dużym błędem często jest to, że ludzie non-stop chcą się razem zebrać. Nie! Często nie wytrzyma psychofizyczność częstych zebrań Kościoła. Nie trzeba się bać. My przez cały czas mamy tylko dwa spotkania i w ogóle tego nie zamierzamy zmieniać. Czasem się zrobi coś innego. Ale Kościół funkcjonuje przez cały tydzień, bo są grupy i grupy trzeba tworzyć, nawet żeby ta grupa miała 3 osoby. Niech ona ma 3 osoby i niech ona siedzi w ten poniedziałek wieczorem razem. Tak? Niech tam siedzą te 3 osoby, niech one wiedzą, bo potem przyjdzie 4, rozumiesz, będą se siedzieć, 5, będą się modlić razem, halleluja, grupa poniedziałkowa. Tak? Powstanie ktoś następny, dom otworzy wtorkowa. Rozumiesz? Się spodoba na poniedziałkowej, pójdziesz na wtorkową. Tak? Ile by nie miał ludzi Kościół, trzeba go dzielić na grupy domowe. I nie trzeba się bać. Dużo ludzi się boi tego rozłożenia na grupy domowe, bo mówią, a to jak ja to wszystko ogarnę? Ja mówię, ja nie ogarniam, ja w ogóle tego nie ogarnę. Na jedną grupę gdzieś po roku przyjechałem. Mówię, o, przyjechałeś. Ja mówię, no. Jeszcze była niedaleko mnie, 25 km. Przez rok nie mogłem tam dotrzeć. Bo ja się w ogóle nie paliłem. Mówię, ale ludzie, to przecież to jest wasza grupa domowa. A u was jest grupa? Pytają mnie. Ja mówię, ja bym zgłupiał do końca. Jak ja jeszcze grupę nie mam. Przem się nogą przeżegnał człowieku. Jeszcze, jak ja miał grupę jeszcze w domu człowieku. Ja nie mam gdzie rąk wstawić. Przecież mówię, to jest bardzo ważne, że są systematyczne spotkania, ale się rozkłada to na małe grupy. Tak? Małe grupy. I liderzy tych grup są czpieniami w Kościele. Nawet jeśli ten lider ma tylko 2 osoby ze sobą, niech on ma 2 osoby, potem przyjdzie 3. Rozumiesz? Nic się nie stanie. Będzie normalnie ze zdrowo rozkosz. I systematyka relacji. Życie codzienne to jest systematyka relacji, odwiedzanie się, wzajemne, rozmowy, bycie, co tam u ciebie, jak żyjesz, co pracujesz, zakładanie wspólnych biznesów. Rozumiecie? Wspólne rzeczy. U nas uczymy ludzi, najpierw szukajcie wspólników do biznesów w Kościele. Szukajcie w Kościele. Nie ma w Kościele, szukajcie dalej, poza Kościołem. Najpierw patrz, przepatrz wszystkich ludzi, co tam umiesz, co tam umiesz, co tam umiesz, umiesz. Ja mówię, proszę się dzielić ze sobą, swoim wykształceniem, swoimi talentami, swoimi obdarowaniami, wszystkim, co się umiecie. Jak tam umiesz łupić Egipt? Umiem łupić Egipt. Ja tam znam jednego, to też łupi. Poznam się z nim. Będziecie według łupić. Im wy więcej złupicie, tym więcej mnie przyniesiecie. Ja już wiem, gdzie to wsadzę. W sumie to w ogóle, to wszystko musi być w
ten sposób, tak? Łączą się, ludzie się łączą, szukają. Szukają się wzajemnie. Nie to, proszę Ciebie, ja szukam pracowników. Ja mówię, rozmawiałeś z ludźmi w kościele? Najpierw? Tak. Najpierw zobacz, kogo Ty tu masz. Do Jezusa przyszli, proszę Ciebie, na tej górce i tak jak tam siedzieli ludzie. Panie Jezu, tutaj trzeba nakarmić, mówi, 5000 jest. Pierwsze pytanie Jezusa, co macie? Co macie? A co my tam mamy? Mówi tam. 5 chlebów, 2 ryby. Zawsze jest pytanie, co macie? Ja uczę naszych ludzi, szukaj najpierw w kościele. Ale ludzie w kościele, jest kościół powiedzmy 30 osób, a ludzie nie wiedzą, kto ma jaki zawód. Ja mówię, dawno powinieneś wiedzieć, jaki wszyscy mają zawód w kościele. Ten jest spawacz, ten jest biznesmen, ten się zna na tym, ten się zna na tamtym. Wszystko powinieneś wiedzieć o ludziach w swoim kościele. Tablicę się wywiesza i się pisze, Krysia zna się na tym, Zdzisio dobrze to robi. Rozumiecie? To w ogóle najpierw co macie? Te pytanie Chrystusa. To rodzina jest, rodzina. Ale jak jest ten głupawy system, że się przychodzi do kościoła i się siedzi, jestem inkognito. Jakie inkognito? Idź stąd. Albo się przestał. Rozumiesz? Kościół jak mafia musi funkcjonować, jak Cosa Nostra. Rozumiecie? To nie ma inaczej. W ogóle to tylko to zwycięży świat. Tylko ten system, rozumiecie? I my tego pouczyliśmy ludzi. Ludzie pozakładali wspólne biznesy, pootwierali wspólne rzeczy. Rozumiecie? Razem zarabiają pieniądze i to się szerzy. Przez cały czas. Ludzie zobaczyli, jakie to talenty powychodziły z ludzi, słuchajcie. Ludzie byli w szoku. Wow! To i to mamy. Ja mówię, słuchaj, my wszystko mamy. Ja kiedyś, lata temu, tak? Dostałem od Boga słowo przez jednego proroczego człowieka. Rozumiecie? Pamiętam, byłem na takim spotkaniu, to lata temu jeszcze byłem w kościele zielonoświątkowym i byłem na takim spotkaniu, bo taka była szkoła prowadzona w Warszawie przez pewną małą wspólnotę, ale ja tam mega odebrałem rzeczy. Przez rok tam chodziłem za kadrą. Co 2 tygodnie mieli zjazdy, chodziłem tam sobie. I pamiętam, że zastanawiałem się, jakiś tam dylemat miałem. I ustał po mnie taki brat z tego kościoła i mówi do mnie tak, wiesz co, myślę, że powinienem się to powiedzieć. Pamiętaj, do końca swoich dni, powiedział, że wszystkie rozwiązania znajdziesz w Kościele. Ja to zapamiętałem do końca swojego życia. Ja najpierw zawsze szukam w Kościele. Zanim gdziekolwiek ruszę z czymś, to najpierw w Kościele. Co macie? Bo się okazać może, że te 2 ryby i 5 chlebów, nie? To się da rozmnożyć na parę tysięcy. Jakie są zagrożenia przede wszystkim dla Kościoła? Przeczytacie o nich w 2 liście Jana 1,4, a potem od 7 do 11. Zapiszcie sobie 1,4 i od 7 do 11. Po pierwsze, nie wszystkie dzieci Boże chodzą w prawdzie. Pierwsze zagrożenie dla Kościoła. Nie wszystkie dzieci Boże chodzą w prawdzie. Czyli niestety jest to duże zagrożenie. Zawsze najtrudniejsze są problemy wewnętrzne. Zewnętrzne problemy są bardzo proste do przejścia. W ogóle jak rodzina jest skonsolidowana ze sobą, połączona, zbita w bryłę, no to zewnętrzne problemy nie ruszą ich. Wiecie? Nie. Nigdy. Największe problemy w kościołach zawsze są od środka. Przez to, że nie wszyscy chodzą w prawdzie. Dlatego tak dbamy o chodzenie w prawdzie. O to dbamy najbardziej. Nie zostawiamy takich rzeczy, że się dowiadujemy, że na przykład, o ja się relacjonuję tutaj z człowiekiem, ja się dowiaduję, że ten człowiek ma inne zdanie na temat podstawowy, na przykład, nie? Albo na przykład rozmawia ktoś u nas wiecie, ktoś ostatnio rozmawia i mówi, ja tam się nie zgadzam, mówi z Arturem w jakiejś kwestii, natychmiast podszedł do niego ktoś na korytarzu, mówi, nie przychodź tu więcej, jak się z nim nie zgadzasz. Od razu. Rozumiesz? Mówi, nie zgadzasz się z czymś, to idź stąd. Idź w miejsce, gdzie się będziesz zgadzał. Przecież jest mnóstwo miejsc na świecie. Jesteśmy wolni jak dziki na zakręcie. Po co tu przychodzi? A jak tu jesteś, tak? To albo zacznij się zgadzać, tak? Albo szarap.
Ja sobie nie wyobrażam, żeby przyszedł do mnie mój syn i powiedział do mnie, tato, ja się nie zgadzam z mamą. I powiedział, Wiktor, to jest twoja mama. Jesteśmy pierwsi po Bogu. Nie zgadzasz się z mamą, wyprowadź się z domu. Po prostu. Nie wszystkie dzieci Boże chodzą w prawdzie i musimy dbać o to, że jeżeli zobaczymy, że ktoś nie chodzi w prawdzie, żebyśmy zaczęli iść głębiej w jego życie, tak, aby on był skonfrontowany z tym zjawiskiem. I to jest bardzo dalekie od tak zwanego religijnego napominania. Bracie, siostro. Nie. To bzdura jest w ogóle, wiecie. To nie tak działa. Kiedyś, jak pierwszy kościół założyłem, to przez pierwsze 6 miesięcy ja w ogóle tam nie głosiłem swoich kazań. Tylko głosiłem kazania takich dwóch pastorów z Polski. Nie powiem ich nazwisk. Dlatego, że obydwaj się są w nieodpowiednim miejscu. A wtedy byli to ludzie, na których się bardzo wzorowałem. I naprawdę przyniosło mi to ogromny sukces, bo to, co oni robili w tamtym czasie, było fenomenalną rzeczą. I to dobrzy nauczyciele w ogóle, namaszczeni nauczyciele. Oni pokręciło im się troszeczkę w życiu, ale to są namaszczeni ludzie. Jakkolwiek. Fajną rzecz mówił jeden z nich na temat trudnych rozmów w małżeństwie. To był temat małżeństwa, nauczał małżeństwie i mówi o trudnych rozmowach. I on uczył bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, mówi, nie rozmawia się z żoną o trudnych sprawach, jak ma okres. Po pierwsze. I 5 dni przed okresem też się nie rozmawia. Nie robi się takich rzeczy. To jest nieprofesjonalne. Po drugie, nie mówi się o trudnych sprawach w małżeństwie, kiedy jest napięcie emocjonalne. I on mówi tak. Dam za przykład hamburger. Daje się dziecku hamburgera, ponieważ ono na przykład nie lubi mięsa, więc go się zamyka w dwóch pięknych kawałkach bułki, które on lubi. I mówi, tak się podaje dziecku mięso. I też rozmawia się w małżeństwie w sposób taki, aby zrobić odpowiednią atmosferę do przekazania ważnej rzeczy. Bo to jest miłosna sprawa. I my w Kościele się musimy uczyć takich samych rzeczy. Jeżeli my widzimy, że ktoś nie chodzi w prawdzie, tak? I to jest osoba, która jest z nami w społeczności i ona jest blisko nas, to pierwsza rzecz to jest taka, żeby do tego człowieka się zbliżyć. Zbliżyć. Nie mówimy, że to jest buntownik. Buntownik to jest w ogóle inna rzecz, nie? Buntownika to się uderza w ogóle proroczym słowem. Ale widzimy, że to jest człowiek, który jest w błędzie. W błędzie. Akurat jeden człowiek, wspaniały człowiek, namaszczony człowiek, uzdrawiający chorych, bardzo dużo uzdrowień. I on siada przy mnie i mówi do mnie tak. Zgadzasz się z tym, że ziemia jest okrągła? Bo ja myślę, że jest płaska. Ja mówię do niego, ty. Mówię, muszę z tobą porozmawiać poważnie. Ja z nim porozmawiałem sobie poważnie. Zbliżyłem się do niego, bo to bardzo szczery człowiek, nie? Wziął się zafiksował, proszę ciebie, że ziemia jest płaska. Mówię do niego tak. Głosisz Ewangelię? Głoszę. Nawracają się ludzie? Nawracają się. Uzdrawiasz chorych? Tak, chodzę po szpitalach, uzdrawiam chorych. I mówię, mówisz im wtedy, że ziemia jest płaska? On mówi, nie, nigdy nie mówię. Ja mówię, jak myślisz? Czy jak ktoś mówił ludziom, że ziemia jest płaska, to któryś z nich byłby przez to uzdrowiony lub uwolniony? Lub by przyjął Jezusa? No nie. Ja mówię, widzisz, to jest gówno warta informacja. I ty jako człowiek królestwa nigdy nie powinieneś sobie zaśmiecać głowy taką rzeczą. Bo ona nie ma żadnego wpływu na królestwo Boże. Co
się do czegoś, co w nim jest najcenniejsze. On zna swoje namaszczenie. On wie, że jest powołanym ewangelistą. Odwołał się do skarbu, który jest w nim. Natychmiast wartość skarbu, którą mu przyprowadziłem na myśl, przykryła jego przekonania. Już nigdy ten człowiek z nikim nie rozmawiał o płaskiej wiedzy. Nigdy. Ja mu nie tłumaczyłem różnych rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to nie miało sensu żadnego. Ale wszedłem z nim w głęboką relację. Tak? I pokazałem mu skarb, który w sobie posiada. Ten skarb przyćmił różne przekonania. Ale jest to zagrożenie. Nie wszystkie dzieci Boże chodzą w prawdzie. Drugim takim zagrożeniem jest to, że ludzie nie zgadzają się z tym, że Jezus Chrystus przebywa w dzisiejszym porządku rzeczy. Czyli święty Jan mówi, kto się nie zgadza z tym, że Jezus przyszedł w ciele. Te słowo, powiesz, zapytasz każdego człowieka, każdy człowiek ci powie, Jezus przyszedł w ciele. Tylko że to nie o to chodzi. Duch, który stoi za zjawiskiem, o którym tutaj mówi Jan, to jest duch, który mówi do ludzi taką informację podaje, że w danej sytuacji, którą przeżywasz ty lub inni ludzie, nie można zastosować Chrystusa, czyli że Chrystus, on nie nadaje się do tego elementu ciała. Czyli na przykład ludzie, którzy chodzą w tym duchu, oni podważają uzdrowienie, powiedz, mówią, no co ty? Oni nie podważają tego oficjalnie w Kościele, ale oni na przykład nigdy nie angażują się, tak, w temat uzdrowienia żadnym słowem. Nie rozmawiają o tym, nie mówią o tym. To są niepokojące informacje. Ja przyglądam się na ludzi. Przyglądam się w ogóle na to, co ich interesuje w Kościele. Wiecie? I jeżeli ja widzę, że oni nie są zainteresowani pełną Chrystusowością, to ja wiem, że oni będą to też propagować w różnych miejscach, nawet przez to, że będą milczeli w sytuacjach, kiedy mówić powinni. Że na przykład pojawi się ktoś chory w Kościele i oni nigdy nie porozmawiają z nim o uzdrowieniu. To jest zagrożenie. Chcę, żebyście zobaczyli te subtelne rzeczy. Albo że będzie ktoś biedny. Rozumiecie? A oni nigdy nie wejdą z nim w takie miejsce, gdzie pokazał mu, że na krzyżu Golgoty on ma możliwość sięgnięcia po obfitość materialną. Tylko oni się z nim zaprzyjaźnią, rozumiecie, na takiej zasadzie, że zaakceptują jego biedę. Nie. Ja akceptuję cię, człowieku. Ale wchodzę z tobą w relację, tak? I nie będę się zgadzał z tym, że nie masz pieniędzy. Bo ja chcę, żebyś miał pieniądze. To są subtelne zagrożenia. Przyglądajmy się takim rzeczom. Święty Jan mówi, miejcie się na baczności, strzeżcie samych siebie, miejcie uważne oko na siebie samego. Miejcie się na baczności, strzeżcie samych siebie. Oznacza, że musimy w Kościele zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju odstępstwa, które prowadzą do tego, że nie uwalnia się gdzieś życie. Rozumiecie? Nie uwalnia się gdzieś życie. Na przykład uczulamy liderów, żeby słuchali, jak sobie ludzie doradzają. Wiecie, w Kościele się doradza, ludzie sobie doradzają. Mówię bardzo dobrze, super, każdy ma Ducha Świętego, nie sobie doradza. A więc uczulamy liderów, żeby byli na to czujni, żeby oni patrzyli, kto komu doradza. Co mówi ktoś do kogoś? Pokażę wam na przykład, jak wyglądają tak zwane fuzje demoniczne w Kościele. Jest ktoś zdepresjonowany,
wokół niego kręci się drugi zdepresjonowany. I oni zaczynają się przyjaźnić. A ja już to widzę. Mówię, będzie fuzja. Już rozmawiam z nim. I mówię, co tam się mówię, co tam? A no tutaj się umówiliśmy. Ja mówię, na co tam się umówiliście? A jego ludzie zarzucają nam po prostu kontrolę i manipulację. Ja mówię, na co się tam umówiliście? A no ty to tam, ktoś dziśka na obiad. Przecież wiem, co będzie. Obydwaj są w takim stanie, rozumiesz, że oni nie mogą na tą chwilę wchodzić w głęboką interakcję, będzie fuzja demoniczna. Za chwileczkę obydwaj będą w takim stanie, że się w głowie nie myśli. Ja mówię, nie pójdziesz do dziśka na obiad. Ty lepiej się umów z kimś na obiad. Nie ze dziśkiem. I w ogóle, zobaczcie, chcę, żebyście zrozumieli taką rzecz. Nigdy jeszcze nie mieliśmy sytuacji takiej, że w takich okolicznościach ktoś powiedział, a co ty się wtrącasz w moje życie? Nie. A to już nie ma. Bo jeżeli prezentujesz silne ojcostwo, ludzie widzą, że życie kładziesz za nich, to jest dla nich normalna rzecz, oni przyjmują tą sprawę. Albo na przykład widzę, że ktoś jest silnie zaburzony i doradza drugiemu człowiekowi w sprawach życiowych. Ja mówię, słuchaj, biorę go, mówię, nie gadaj z nim o tych rzeczach. Mówię, przecież ty wiesz, w jakim ty jesteś stanie. A ja tam miałem słowo od Pana, mówię, ja mam w ogóle różne takie, mówię, wątpliwości odnośnie tego twojego słowa od Pana. Mówię, nie gadaj z tym człowiekiem. Przyjdź mi i powiedz. Ja mu przekażę, jak uzna to stosowne. Nie doradzaj mu. Bo ty mu doradzisz ze swojego zaburzenia. Rozumiecie? Jak może doradzać w sprawie małżeństwa komuś ktoś, komu właśnie się rozpada małżeństwo? A ten doradza to tam jest. Ja mówię, co ty możesz powiedzieć na temat relacji małżeńskiej, jak tobie się sypie małżeństwo właśnie? I walczymy o to, żeby na przykład uratować ci to małżeństwo teraz, tak? A ty możesz doradzać mu? Wiecie? Patrz, tutaj jest napisane, żeby miejcie się na ważności. Baczmy, bo to nie jest, że siebie na baczność. To nie do tego się odnosi, zbadajcie. To chodzi o to, aby przyglądać się sobie nawzajem. Dziewiąty werset pokazuje tutaj nam, żeby nie zapędzać się za daleko poza Bożą moc. To jest kolejne takie zagrożenie, że ludzie się zapędzają poza Bożą moc. Że próbują robić rzeczy poza Bożą mocą. Ja zawsze mówię, ludzie, wszystko możemy robić, ale my się opieramy na Bożej mocy. Na przykład w wielu przypadkach nie należy żadnych rzeczy tłumaczyć, wykładać, tylko trzeba zastosować Bożą moc. Po prostu. Dawaj, chodź, będę kładł na Ciebie ręce, zrobię pewną rzecz. Albo rzeczy mają się tak, tak i tak. I koniec. Albo poruszamy twojego wewnętrznego człowieka, żeby wziął nad tym autorytet. Jeżeli mamy głębokie relacje ze sobą nawzajem, rozwijamy się w objawieniu, to każde zagrożenie w Kościele będzie dla nas jasne. To będzie momentalnie wychodziło. I nie bójmy się też, że ktoś się będzie obrażał, bo w rodzinie w ogóle te rzeczy nie funkcjonują. My cały czas też robimy nacisk na to, mówię, nie istnieje coś takiego jak obrażanie się na siebie nawzajem. Nie w Kościele. W Kościele się nie obrażamy. W świecie się obrażaliśmy, w Kościele się nikt nikogo nie obraża. To jest rodzina. Tak jak dziecko dostanie na tyłek od ojca czy od matki, to ono nie ma prawa się obrazić. Ja pamiętam, Sara już wiele lat nie dostała na tyle, bo ona już miała teraz 10 lat, kończy teraz w sobotę. Teraz ona już 5 lat nie dostała na tyle. Ale jak była mała, dostawała na tyle. I było tak, że ona dostawała na tyle. I ona na przykład nie odzywała się do mnie. Ja szedłem, mówię, posłuchaj, nie wolno ci się na mnie obrażać.
możesz tego robić. Mówię, chodź. Pamiętam, jak ją przytulałem, a ona się odpychała ode mnie, że nie chce mnie teraz, bo przed chwileczką dostała pastę. Tak, ja mówię, absolutnie. Mówię. I wiecie, i dzisiaj Sara jest cudownym dzieckiem. W ogóle z nią się aż chce być. Ludzie z kościoła przychodzą i się na przykład pytają, czy mogą ją wziąć do siebie. Normalnie tak, bo lubią z nią być. Wiecie, ona jest zdyscyplinowana, ona przyjedzie do ciebie do domu, to uzna, że jesteś pierwszy po Bogu, koniec, kropka, dziękuję, ciocia, wujek i koniec. Ona będzie cię z siebie słuchać, ona ci nie powie nie, ona rozumie, że ona będzie funkcjonowała w ogóle jak trzeba. Tak? Ona jest narodzona z Bożego Ducha, otrzymana w Duchu Świętym, w ogóle ma relację z Bogiem, to jest w ogóle inny. Ale kiedy była mała, ona była wyprofilowana. Tak? Na przykład wiedziała, że to obrażanie się to jest grzech. To jest grzech. Jak ty się obrażasz na mnie? Po prostu. U nas na przykład liderzy, jak ktoś się na nich obrazi, to oni zaraz dzwonią do niego. Co tam? A tam, no nie no, pogadajmy przez telefon. Znaczy, się do mnie nie odzywasz. A tam miałem jakieś trudne sprawy. A tam miałeś trudne sprawy. Cię wpieniłem, no. Znaczy, kocham cię. Cię kocham w ogóle. Wiesz, że cię kocham. Wiesz, że w ogóle nie muszę do ciebie teraz dzwonić, a dzwonię do ciebie. Wiesz, że mi się śnisz. W ogóle śnisz. Jesteś dla mnie istotny, ważny. Więc z jednej strony jesteśmy bezkompromisowi, z drugiej strony cały czas jest ta dbałość. Gdzie obrażanie się w ogóle nie ma miejsca. Przyjaciele, nie potrzeba nam różnych informacji technicznych o Kościele. Bo to jest bardzo błędne. Pokazanie ludziom jakiejś takiej instrukcji obsługi. Nie, bo to jest rodzina. My musimy iść w tą stronę. Taką rzecz budować i mnóstwo rzeczy wtedy w ogóle nie będzie musiało być powtarzane dwa razy. Wiesz, jak ta mentalność jest zbudowana w Kościele, tak? To nie trzeba się zastanawiać, skąd pieniądze na coś weźmiemy. Rozumiecie? Nie trzeba przed zbieraniem pieniędzy czytać Biblii. Wiecie? Ja specjalnie na przykład robię, wiesz, takie rzeczy, że nie stwarzam ludziom żadnego emocjonalnego ruchu, jeżeli chodzi o pieniądze. Tak? Oficjalnie mówię, dawajcie kasę. I nie martwcie się, że sobie kupię nowe spodnie w Zarze. Bo sobie kupię. Za wasze pieniądze. Bo jestem dobry pastor. Karmię was, strzygę i doję. I kocham was i życie swoje za was płacę. Rozumiem? To jest rodzina. Bo tak się żyje w rodzinie. I się nie zastanawiać przy ciebie, jaki werset przeczytać, żeby ludzie przynieśli proszę ciebie 500 zł więcej, bo trzeba coś dołożyć. To nie tak działa, to nie w rodzinie. To w jakichś firmach innych to tak, ale nie w rodzinie. Nie w rodzinie. Wiecie, kiedyś, dzisiaj to jest ZUS, tak? W Polsce, czyli jest emerytura. Kiedyś to się dzieci wychowywało tak, żeby te dzieci utrzymywały rodziców na starość. To była normalna sprawa, ludzie mieli dużo dzieci. Jak ktoś miał piątkę dzieci, to te dzieci, potem rodzice się zestarzeli, to ta piątka dzieci, po prostu mająca już swoje rodziny, swoje gospodarstwa życiowe, utrzymywała tych rodziców i to było normalne, tak było w Izraelu. Tam nikt nie miał emerytury w tamtym czasie, tak? Rodzice się zestarzeli, to dzieci były głównym motorem funkcjonowania, tak? To się tak wychowywało dzieci. Te słowo czci ojca swego i matkę swoją odnosiło się do dawania pieniędzy rodzicom na starość. Rozumiem? O to tu chodzi. To w ogóle nie te rzeczy, które się nam gdzieś tam po głowie robią, nie? Bo ludzie się sobie zadają pytanie, jak czci ojca swego i matkę swoją, jak oni nie chcą mnie widzieć, bo ja się do Jezusa nawróciłem, nie? Ja mówię, człowieku, spokój. To nie o to chodziło w ogóle, nie? Chodzi o to, że jeżeli jest rodzina, jeżeli Kościół jest jako rodzina, jeżeli Kościół też rozumie, że jesteśmy armią, że jesteśmy objawieniem z nieba, tak? To mnóstwo rzeczy w ogóle nie musi być. Tysiące dziwacznych nauczań, dlaczego trzeba przynosić pieniążki.
jest. Albo na przykład, dlaczego my mamy się spotykać? Albo dlaczego ty tak głosisz długo? Albo dlaczego, to w ogóle nie ma pytań takich, bo to jest rodzina. Rozumiesz? Rodzina. W rodzinie się idzie, puści się bąka, nikt się nie zapyta, proszę ciebie, dlaczego mnie obraziłeś. No nie obraziłem, cię zawsze puszczą bąki. Ty puszczasz, ja puszczam. Normalna sprawa, jesteśmy w rodzinie. Wiesz o co chodzi, że nie jesteśmy na zewnątrz. Nie musimy przepraszać. Przepraszam, że puściłem bąkę. No ty uważasz, że twoje przepraszam powoduje, że będziemy mieli śmierć? Jeszcze nie znam, ja tego przepraszam jeszcze nie znam. O, przepraszam. Mówię, spokój, to jest kultuazja. Puściłeś bąkę, spoko. Tak? Następnym razem może być do drugiego pomieszczenia, bo ja tu siedzę i jem. Tak? W ogóle jakoś tak wiesz. Ale to jest normalna sprawa w rodzinie. Nikt nikogo na nikogo krzywo nie patrzy. Nikt nie udaje, tylko jak w windzie. Nikt nie zna, się wszyscy znają, każdy zna swój smród. Chcę, żebyście zrozumieli, tak funkcjonuje Kościół. Tutaj nie ma nic zdrożnego w Kościele i nie ma też potrzeby też wprowadzania różnych technik utrzymywania Kościoła. My nie mamy deklaracji, ja powiedziałem, ten Kościół miał 1000 ludzi, nie będzie deklaracji, kto tu jest w Kościele. Deklaracje. I nie będzie też wewnętrznych tych, jak to się nazywa, nie wiem, jak to się już nazywa, protokołów zachowań. Jak się zachować w Kościele? Nauczanie, jak się zachować w Kościele? Szok. Rodzina. Nie ma czegoś takiego jak protokół zachowania w rodzinie. Zauważycie takie coś? Nie w żadnej rodzinie nie wisi na ścianie takie coś. Tak? I w żadnej rodzinie nie ma takiej deklaracji. Deklaruje się być członkiem rodziny Celestii. Tak? Bo jak nie, to nie coś tam. Nie? To odnajdźmy w sobie. Te rzeczy znajdźmy, a zobaczycie, jak to będzie funkcjonowało. Dobrze, przyjaciele. Przyjdziemy w kwietniu, jeszcze raz powiem, 16, 17, 18, być może 19, bo to się może tak tutaj złożyć też, kwiecień. Ojcze, dziękuję Ci, że wszyscy możemy z tego korzystać. Ojcze, ja dziękuję Ci za ludzi, którzy tutaj są. Ojcze, ja błogosławię te wspólnoty. Ojcze, ja dziękuję Ci, że one się tutaj rozwijają i będą rozwijać, Ojcze. Ja dziękuję za każdego człowieka tutaj, Ojcze. Ojcze, ja chcę, aby każdy człowiek tutaj w tych wspólnotach, Ojcze, funkcjonował jeszcze mocniej, jeszcze prężniej i jeszcze obficie. Ty jesteś Bogiem, który podnosi każdego z nas na jeszcze wyższy poziom. Dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa.